Julka to połączenie ścisłego umysłu i kobiecej delikatności. Dlatego pomyślałam, że chcę jej zrobić prezent. Moi drodzy, pokażę wam dzisiaj, jak własnoręcznie zrobić dla kogoś prezent. No i tak, ten prezent właściwie nie służy do niczego poza ozdobą, ale za to będziemy łączyć rzeczy bardzo techniczne, takie jak gwoździe czy płyta z mięciutkimi, przytulnymi wełnami. Ja wybrałam wełny w pastelowych kolorach, bo takie właśnie lubi Julka. Mam tutaj szablon serca. Szablon przykładamy do płyty, to mogą być też dechy, i przyklejamy mniej więcej po środku. Bierzemy w tej chwili gwoździe, dobrze, żeby to były grube gwoździe, takie, które będą widoczne, i przybijamy dokładnie wzdłuż krawędzi naszego szablonu. Tam, param, param, mamy serce z gwoździ. I teraz bierzemy wełenkę. Zaczepiamy sobie o gwóźdź numer jeden, którykolwiek to będzie. I jedziemy dalej. Ciach. Na różnych wysokościach. To od was zależy, jaki kształt wam się ułoży. I teraz jednocześnie zostawiamy jeden kolor. Bierzemy kolejny po to, żeby te kolory nakładały nam się warstwami. Generalnie chodzi o to, żeby zapełnić cały kształt serca, chyba że wybraliście jakiś inny kształt, żeby zapełnić go różnokolorową włóczką. To wam zajmie kilkanaście minut. Odcinam teraz wszystkie końce, które nam tutaj wiszą po zabezpieczeniu. Dzieło sztuki w 3D. Mamy trójwymiar, jest gotowe i chyba każdy może coś takiego zrobić. Nieważne, jaki kształt zrobicie, ważne, żebyście włożyli swoje serce w takie dzieło. I to myślę, że będzie cieszyć bardziej niż cokolwiek kupnego. Tym serce piękniejsze, im więcej w nim gwoździ, ależ metafora.